Hej, hej, witam ponownie. Dzisiaj taki najciekawy odcinek. Razem zrobimy sobie powiastkę o kazuarach. Potem może zrobimy jakiś odcinek ze zbudowania, żeby nie było tak. Ale na początek tych niesamowitych kaszorów. Proszę bardzo, będziemy je oglądać i ja wam co nieco o nich opowiem, zanim się w ogóle tym naszym zaczniemy zajmować. A więc tak, jak widać, kazuar takim. Jest to jeden z największych ptaków na świecie, a już na pewno jest to ptak najbardziej niebezpieczny. Jest to też ptak nietypowy, ponieważ jest on takim naziemnym. Chcecie tutaj, jak ten przychodzi wokół tego dużego, to widać takie malutkie zredukowane skrzydełka i one faktycznie takie są. To piękne ubarwienie kazuara, niebieska szyja z czerwonym tyłem i takimi tutaj naroślami i z takim hełmem brązowym. To są części tak zwane nagie, pozbawione piór. Po prostu skóra kazuara jest wybarwiona na niebiesko i na czerwono i ten wyrostek na głowie ma taki brązowawy kolor. Pióra na całym ciele są czarne. Zobaczcie, tutaj widać takie małe, zredukowane skrzydełko. Nie jest mu potrzebne, ponieważ to nogi kazuara to jest to, co jemu się najbardziej przydaje w życiu. Te nogi są niezwykle mocne, bardzo silne. Z kazuara albo kopie, albo ucieka. Tak więc dodatkowo ma na tych ma jakby takie pazury, które są sztyletowate. I potrafią narobić naprawdę masę szkód. Gdzie występuje kazuar? Gdzie go na wolności możemy spotkać? Bo w Polsce możemy je spotkać w kilku ogrodach zoologicznych, między innymi w Warszawie, w Łodzi, chyba we Wrocławiu. Natomiast na wolności mieszkają w południowej i wschodniej części Nowej Gwinei i też w okolicach gdzieś tam na wybrzeżu Australii, tak? Na wschodnim wybrzeżu, na wschodnim wybrzeżu Australii. Biotop, który zamieszkują, to są niezinne lasy deszczowe. Właściwie to jest chyba tyle. Prowadzą samotniczy, bardzo skryty życia. One nie mają potrzeby życia w stadach, łączą się w pary tylko i wyłącznie na czas rozrodu. I o tym rozrodzie zaraz wam opowiem, bo on jest nietypowy, jeżeli chodzi o ptaki. To jest ptak, który potrafi bardzo szybko biegać, bardzo dobrze pływać, a skakać nawet do wysokości 1,50 m, więc całkiem niezłe wyniki. To teraz przejdźmy faktycznie do tego rozmnażania kazuarów. Kazuary, kiedy połączą się w pary na ten okres budowy, w ogóle cały jest rytuał, cały taniec godowy, który wykonują, żeby się tam jakoś pięknie parę połączyć, tworzą gniazdo. Gniazdo jest z reguły w takim zagłębieniu ziemi i wyściełane jakimiś roślinami. Samica złoży od 3 do 8 jaj, które ważą około 0,5 kg, także całkiem sporo. I są, uwaga, ciemnozielone. Kazuary to są naprawdę bardzo kolorowe ptaki. Co dalej? Kiedy samica już te jaja złoży, to właściwie ma je w nosie. Odchodzi, opuszcza samca, dalej wiedzie swój samotniczy tryb życia, natomiast samiec zostaje z jajami. To on je wysiaduje, to on się opiekuje potomstwem. Mówi się, że te pisklęta są zagniazdownikami. Co to oznacza? To oznacza, że to jest zwierzątko, które już po wykluciu się z jaja samo idzie grzebać sobie w ziemi, zdobywać pokarm, normalnie się porusza, tak? Nie ma większych problemów. Parę chwil wystarczy, żeby taki malutki kazuar ogarnął, jak wygląda życie poza jajem. Ptaki, które będą gniazdownikami, na przykład sikorki, to są takie ptaki, których malutkie pisklaki rodzą się nagie, bez piórek, ślepe, wymagają opieki, rodzice muszą je karmić, tak? Więc jeżeli ptak bardzo długo przebywa w gnieździe po wykluciu, to jest gniazdownikiem. A jeśli tak jak na przykład kaczki, kury czy kazuary, od razu po wykluciu właściwie przystępuje do normalnego życia, to jest to zagniazdownik.
Cóż dalej mam o nich opowiedzieć? Słuchajcie, czym się żywią? Roślinami. To było zresztą widać, że jadły i owoce, i nasionka. Czasem jedzą jakieś bezkręgowce, czasem ryby, może płazy, ale rzadziej. Cóż jeszcze? Słuchajcie. W niewoli rozmnożyć jest je niezwykle trudno. W 2014 roku na świecie było 6 młodych kazuarów urodzonych w niewoli, w tym jeden, który urodził się w Łodzi w tym roku. W 2022 roku wiem, że jeden urodził się w zoo w Warszawie, natomiast nie znam jego dalszych losów i nie wiem w tej chwili, jaka jest liczba takich kazuarów wyklutych w ogrodach zoologicznych. Jest po prostu niezwykle, niezwykle ciężko je rozmnożyć, więc jeżeli się komuś to uda, to w świecie zoologów jest o tym dosyć głośno. Jest to oczywiście gatunek, który jest zagrożony wyginięciem. No i właściwie chyba tyle. O, jeszcze jedna ciekawostka mi się przypomniała. W Nowej Gwinei, mieszkańcy Nowej Gwinei łapią młode kazuary, hodują je dla mięsa, bo jest to podobno bardzo dobre mięso. Z kości kazuarów wyrabiane są sztylety czy ostrza do strzał, natomiast kazuary trzymane są w klatkach, w takich wolierach, ale wtedy stają się naprawdę niezwykle agresywne i niezwykle niebezpieczne. No dobra, to tyle o kazuarach. Opuścimy... Oj, czekajcie, co tu się zrobiło. Śmigamy od kazuara dalej. Proszę bardzo, ten nam poszedł spać, ale nie szkodzi. Okej. To już sytuacja na tym wybiegu, słuchajcie, jest opanowana. Ja wam na innych filmach opowiem o tapirach i o bawołach. Nie może znaleźć centrum badawczego z wolnymi miejscami. A no tak, bo ja mam tylko jedno centrum badawcze. Ale wiesz co, gościu, to możemy sobie... My sobie może jednak postawimy tutaj małe centrum badawcze. Co ty na to? Co? Mamy już tyle szmalu, że damy radę. Co może na początek? Socjalne duże. To jest coś, co będzie potrzebne. Jest kwarantanna, nie klinika weterynaryjna. Właściwie mogłaby być. Proszę bardzo. I proszę bardzo, na pewno jeszcze. Dobra, zamknę i spróbuję tutaj sobie zbudować. Ja bym naprawdę chciała to gdzieś tutaj bliżej zmieścić. Żeby nie być martwy. Okej, okay, i wiecie co teraz zrobię? Zmienimy wejście do tego wybiegu. Opla. Edytujemy barierę. I zabierzemy te drzwi stąd. Te drzwi przeniesiemy w to miejsce. W tej chwili tutaj zrobimy centrum, do którego będą przychodzić pracownicy. Okej, okay. To ja potrzebuję zrobić teraz strefę roboczą. Pracownicy, strefa robocza. Jest pierwsza, chcę dodać drugą. W tej strefie roboczej będą te elementy. Te elementy. Te sklepy. Jeszcze to. I to. To jest moja strefa
Ocza. Stefa będzie się nazywać. Okej, zaraz ją ogarnę. Ta strefa będzie się nazywać Warana na razie. Żebym ja wiedziała, w którym miejscu się znajduje. O, bez sensu. Przecież ja muszę jeszcze tą drugą strefę roboczą zedytować. Czyli usuwać z niej rzeczy, które nie są mi potrzebne. Ten, nie ten, nie ten. Ten. Okej. Okay. Dwa wybiegi. No, dwa centra wypoczynkowe. Ale to sobie później. No i tyle. Tak? I sklepiki tutaj te przynależą do tego. Te do tego. Jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o personel, to my to sobie musimy zrobić tak. Ten będzie miał, a ten jeden niech będzie bez strefy roboczej. Dozorca, jeden musi być tutaj. Podobnie z technikami. Strażnicy. Ten wejście to ten Varan, a ten ma brak. Sobie chodzi gdzie chce. Wejście. Wejście. Varan. Varan. Okej. Okay. Teraz tu. Jak brak strefy roboczej. Dobra, to niech to tak sobie na razie będzie. Badania nam się zakończyły. O, proszę, i o kapi bawu. Co my już wiemy więcej, czego się dowiedzieć? Mamy jakieś ulepszenia, ciekawostki, poziom żywienia. Okej. Okay. Dobra. Pokaż mi tu. Zobaczmy udogodnienia. Nie, wybiegi sobie sprawdzimy. I znajdziemy bawoła. No, faktycznie jest teraz znacznie więcej elementów. Bawoły mogą sobie, prawda, mieć. Ja im trochę tutaj podostawiam rzeczy, które będą dla nich odpowiednie. Ponieważ wszystko jest jakby dla tapirów było przygotowywane. Okej. Okay. Więc niech te bawułki nasze będą szczęśliwsze. Dobra. Na razie. Tyle. Przywitamy się z gościem. Już się przywitaliśmy? Ale ja się chcę przywitać. Ejo. No cóż, nie, tu nie. Okej, okay. To co by tutaj teraz, słuchajcie, co byśmy sobie wybudowali? Zastanawiam się, czy z tej strony. Czy z tej strony, ale chyba zajmę się tutaj tą częścią. Sobie ładnie zabudujemy to. Czesna szklana ściana i coś jeszcze. No tak, też ściana szklana jest pomiędzy tutaj. Dobra. No dobra, słuchajcie, to co, lecimy z tym. Tutaj mamy takie kamienie, a wezmę ten kamień. Trzeba tutaj dać może przyczep. Tylko tak trzeba. Okej. Okay. No, jeszcze raz się obróć. Tu sobie zrobimy okienko. Czemu nie? A. Okienko tak schowane troszeczkę, ale może i tak trzeba. Dobra, to jest dach z płyty. Okej. Okay. Mamy dach z płyty. Stay in.
chciała tego dodać. A, już wiem, dlaczego to nie działa tak jak trzeba. No co, nie mogę cofnąć dalej. Paskudztwo. Dobra, muszę to w takim razie usunąć. Jeszcze raz. Dajcie ten post. Czy to na pewno? A, to jest. Dobra. Teraz na nowo weźmy. Proszę bardzo, sobie ścianę z kamienia. Okej. Teraz sprawdźmy, czy to zadziała tak, jakbym chciała, żeby zadziałała. Teraz ta ściana musi zmienić położenie. O, właśnie. Teraz jest idealnie. Okidoki. Gdzie jest nasz tutaj ładny? Robić takie ostre? Nie, takie pogody. Takie łagodniejsze. Teraz dwa. Potrzebujemy jeszcze tej małych fragmentów. Nie ten mur. Nie ten mur. Ten mur. Długi taki element. No i na razie minimum zrobione. Słuchajcie, ja się zacznę tutaj, że tak powiem, rozpędzać z budowaniem, ale wam tu przyspieszę, żeby cały odcinek nie składał się z budowania, nie wiem, dwóch elementów, prawda? Także dzięki, na razie, widzimy się, jak już coś wybuduję.
Witam ponownie. Słuchajcie, zrobiłam troszkę, a mianowicie strefa dla pracowników to jest troszkę oddzielona, żeby nie było tego brzydactwa widać. To, co widać, że tak powiem, tutaj przez wejście jest już ładne. Tak? Jeszcze tutaj nam brakuje takich detali, ale to gdzieś tam między nagraniami może zrobię. Tutaj również detaling, ale już niewielki. I tutaj jest strefa dla pracowników, budynki jeszcze nie obudowane, ale strefa relaksu na piaseczku jest. Dodatkowo przygotowałam sobie już tutaj teren, jakąś wstępną ścieżkę, tutaj coś, tak, żeby można było sobie przejść gdzieś górą i tak dalej, żeby było to ciekawsze. No i mamy miejsce przygotowane na takie, chociaż wiecie co, ja to chyba usunę, na przyjęcie zwierząt pustynnych, tak? Trochę jakiegoś zielska, mała fontanna. Tutaj, ja tutaj zrobię na pewno sobie jeszcze powiększę tą część tutaj, bo chciałabym, żeby tutaj też był wybieg, na który będzie można patrzeć z góry. Taki mam plan, że chciałabym, żeby to było widoczne z góry. Na razie tak, a potem zobaczymy, jak to poprowadzimy dalej. Na pewno zaplanujemy sobie też gdzieś, czekajcie, może puszczę czas, ten deszcz nam przejdzie. Tu gdzieś też jakaś taka strefa gastronomiczna, większa. Tu mam miejsce zostawione pod ekspozycję. Chciałabym tutaj te dwie ekspozycje może wstawić takie pustynne z pustynnymi zwierzakami. Tutaj muszę przemyśleć, jak będą, że tak powiem, widoczki, z której strony, gdzie będzie widok, tak żeby można było sobie obejrzeć. Chciałabym tutaj chyba umieścić wielbłądy. To jest w sam raz dla nich wybieg wielkościowo, więc jest szansa, że ja tutaj te wielbłądy po prostu zrobię. To będzie przejście dalej. Chciałam, żeby to się tutaj nam połączyło z tą częścią tropikalną. Natomiast na pewno tu gdzieś pojawi się jeszcze jeden wybieg i dopiero wtedy ta droga się nam połączy. No dobra, słuchajcie, to na razie tyle. Żegnamy się w deszczowej pogodzie. Opuszczamy zoo i do zobaczyska. Hej, hej!